wszystkim no bardzo się cieszymy, tak, żeśmy wygrali, bo takie mówią chłopakom, taka wisienka na torcie po tym trudnym sezonie długim. Szkoda, że się to wszystko skończyło, tak, bo mówię, jak jesteśmy na fali, byśmy pewnie coś jeszcze wygrali. No ale jeżeli chodzi o sam finał Pucharu Polski, to mieliśmy pomysł na grę, tak? Mieliśmy jakieś założenia, że usiądziemy bardzo mocno na pogoń. Tak chłopcy zrobili tak, żeśmy bardzo wysoko, nie wiedzieli co mają zrobić, my żeśmy kontrolowali duży przebieg meczu. Nami na początku, później troszeczkę żeśmy się cofnęli, to może było... Dzięki temu pogoń zaczęła trochę tam stwarzać jakieś sytuacje. Nie mieli setek jakichś większych, ale doszli do głosu. No ale bramka strzelona, pierwsza bramka troszeczkę ustawiła, tak mecz wiadomo, że my już wtedy lekko cofnięci na konterkę. Brawa dla chłopaków, tak, brawa dla chłopaków, bo zostawili kawał zdrowia na boisku, ale mówię, cieszą bardzo takie mecze, to jest coś wspaniałego dla chłopaków, dla trenerów, no po to się trenuje, po to się gra, żeby wygrywać, tak? Oczywiście tam były już pytania, że szkoda, że nie w lidze, no pewnie, że oddał ten puchar za te 3 punkty w lidze, no ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Najważniejsze, że puchar jest nasz i puchar do Bronia należy, tak bym podsumował ten dzisiejszy mecz. Uważam, że zasłużenie sięgnęliśmy po ten puchar. Po drugiej bramce dla Błonianki piłkarze podbiegli do ciebie, aby celebrować ją razem z tobą. Powiedz, jak to było z tą bramką? Bramka uważam, że w 80% to jest bramka Tomka Sińskiego. Ja tylko dopełniłem formalności, wepchnąłem piłkę do bramki z racji, że po prostu, aby być pewnym, że ta bramka będzie słusznie zaliczona, żeby nie było jakichś niedomówień, że nie przekroczyła linii lub przekroczyła, także dopełniłem tylko formalności, a najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz i możemy cieszyć się ze zwycięstwa.